Witajcie podróżnicy. Często pokazuję na lotnisku akurat ceny tych wszystkich paliw, to pokazuję tutaj. Znajdują się między terminal 1 a 2, jest to jednokierunkowa w jedną stronę, żeby jechać do centrum albo na wszystkie drogi, które się znajdują poza lotniskiem. Na wprost mamy rondo pierwsze na M50, będziecie wiedzieli co to oznacza jak przyjedziecie. I teraz kwestia wyjaśnienia. Podaję tylko te ceny ze względu na to, żebyś wiedziała podróżniczko, podróżniku, że tankując na lotnisku jest naprawdę mało co opłacalne i lepiej, o wiele lepiej. Teraz jak pokazuję, pokazuję dwa hotele, które się znajdują na lotnisku. Jest to Radisson Blue i Maltron. Wjeżdżając można tylko właśnie od tej strony, żeby tu jechać. Teraz też jedziemy na T2P, czyli tam, gdzie mógłbyś, możesz odebrać albo oddać samochód swój. I teraz tak, chodzi mi nadal wracając do stacji paliwowej. Pokazuję tylko te duże ceny, tylko i wyłącznie dlatego, żebyś wcześniej miała na uwadze to, żeby zatankować i oddać samochód z pełnym bakiem, nie na lotnisku. Gdyż ceny naprawdę są o wiele droższe. Przylatując na terminal 2, idziesz tutaj korytarzem cały czas, jak tutaj widzisz teraz, cały czas prosto aż do tego budynku, gdzie są napisy Dublin Airport i tam są wypożyczalnie, schodzisz w dół. Pozdrawiam.